Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Dzisiejszy odcinek to zdrowie po tajsku, bo moim rozmówcą jest Piotr Rozgała, który mieszka właśnie w Tajlandii już od 20 lat. Z naszej rozmowy dowiecie się, czy Tajowie są zdrowym społeczeństwem, czy jest coś takiego jak tradycyjna medycyna tajska, czy posiadanie tajskiej teściowej dobrze wpływa na zdrowie oraz czym Tajowie szkodzą sobie najbardziej w kontekście własnego zdrowia. Rozmawialiśmy także o różnicach w podejściu do zdrowia świata azjatyckiego i świata zachodniego. Piotr opowiedział, jak wygląda opieka zdrowotna w Tajlandii oraz dlaczego Tajowie wolą iść na masaż niż na wizytę do fizjoterapeuty. Przed Wami 90 minut wciągającej rozmowy o Tajlandii i zdrowiu, a ja zapraszam Was na nią serdecznie i życzę miłego odsłuchu. Rafał Kuryzaj. Witam wszystkich serdecznie. Witam Ciebie, Piotrze. Jesteśmy w 9 odcinku Rozmów o Zdrowiu. Witam wszystkich słuchaczy, którzy mają okazję nas widzieć lub którzy tylko nas słuchają. Dzisiejsze rozmowy o zdrowiu będą troszeczkę nietypowe. Znaczy nietypowe w tym sensie, że ostatnio, Piotrze, nie wiem czy śledzisz, chyba nie śledzisz za daleko. Zazwyczaj rozkminiamy jakąś konkretny problem, konkretną jednostkę kliniczną, dolegliwość, chorobę. Dzisiaj po prostu sobie porozmawiamy ogólnie o zdrowiu w Tajlandii, jako że w Tajlandii mieszkasz na co dzień, ale może przedstaw się najpierw, powiedz parę słów o sobie, czym się zajmujesz właśnie, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz, co robisz, żeby Cię troszeczkę ludzie Dobrze. Poznali. Super, dziękuję za zaproszenie, Rafale, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzów Twojego kanału. Parę słów o mnie. Od ponad 20 lat mieszkam w Tajlandii. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, a przyjeżdżam do Polski na wakacje i też prowadzić kursy masażu tajskiego. Teraz właśnie skończyliśmy serię kursów masażu tajskiego na stole, masażu stóp. Także tym się generalnie zajmuję, ale też zajmuję się, jak ktoś chce odwiedzić Tajlandię, to bardzo proszę śmiało o kontakt, bo też pokazuję rodakom Tajlandii od tej, można powiedzieć, najlepszej strony. Jak tam, dlaczego się znalazłeś w tej Tajlandii? Może powiedz mi, może nie też mi, bo ja w sumie już troszeczkę historię znam, bo już zrobimy taką szybką retrospekcję, nie powiem Ci dokładnie kiedy, ale myślę, że to 10 lat temu było, kiedy pierwszą taką rozmowę robiliśmy, jeszcze dla serwisu masażysta wtedy, którędy tam trafiłeś do Tajlandii, to pamiętam, bo z tego co pamiętam, to trafiłeś nie prosto do Tajlandii, tylko przez Australię do Tajlandii, więc może opowiedz, dlaczego akurat tam się znalazłeś, jak się znalazłeś, żeby też takim słowem wstępu ludzie Cię troszeczkę poznali. Ja sekundkę, Ty może zacznij mówić, ja tutaj jeszcze coś, jedną rzecz zrobię, a Ty już zacznij opowiadać. Dobra, faktycznie chyba się spotkaliśmy więcej niż 10 lat temu, chociaż nie wiem, nie jestem tego pewny, natomiast wiem, że Wy organizowaliście takie sympozjum, czy takie spotkanie o masażach. I wiem, że tam występowałem, też miałem... Konferencja masażu. Konferencja masażu, tak. I pamiętam też, chyba wtedy zrobiliśmy w Warszawie jakiś kurs. Chyba tak. Było ponad 10 lat temu. Chociaż nie wiem, możliwe, że nie. Czy jest to do sprawdzenia, ale myślę, że tak strzelam, że około, tak. Około dyszki. Natomiast wracając do Twojego pytania konkretnie, jak się znalazłem w Tajlandii? Znalazłem się przez zupełny przypadek. Znaczy, może nie to, że znalazłem się przez przypadek, ale zostałem przez przypadek. Przez przypadek wyjechałeś tak na wakacje, tak? Przechodziłem i nagle jestem w Tajlandii. Tak, w misiu, przechodziliśmy stragarzami. Nie, po prostu na ostatnim roku studiów znajomy zaproponował wyjazd do Australii bez użycia samolotu. Mhm. Będąc na ostatnim roku studiów, stwierdziłem, że jak ale nie... Ale poczekaj, bo wiem, że będziemy rozmawiać o zdrowiu, ale... Do Australii bez użycia samolotu? Tak. Taka była idea, żeby dostać się do Australii bez wszelkimi dostępnymi środkami lokomocji, czy przy sile własnych mięśni, ale bez samolotu. No i a będąc na ostatnim roku studiów, stwierdziłem, że jeśli takiej przygody nie... Plan był taki, że to ma zająć 3 miesiące, może więcej. Więc jeśli już zacząłbym pracować, no to możliwość wygenerowania takiego długiego urlopu była niemożliwa. Potem kwestia, będąc w związku czy zakładając rodzinę, to już w ogóle odpada. Także stwierdziłem, że jak nie w tamtym momencie, to kiedy? No i udało mi się zebrać środki.
uzyskać wizę do Australii. Nie wiem, jak jest teraz. Nie, teraz jest prosto, teraz można wizę utrzymać w przeciągu 24 godzin bez żadnych problemów. Natomiast wtedy to były problemy. Trzeba było, pamiętam, do ambasady Australii, do Warszawy przyjechać. No ale miałem wizę, wszystko było ogarnięte i ruszyliśmy w listopadie. Pamiętam, bo chyba były 3 dni po obronie mojej pracy magisterskiej. To nie czekałeś. Bo to tak, ja to tak zorganizowałem, że przełożyłem obronę pracy po wakacjach. W czasie wakacji jeszcze byłem w Stanach i zarabiałem na wycieczkę, na tą wycieczkę. Wróciłem, obroniłem się i 3 dni później, chyba tak dokładnie 3 dni później, czy nawet 2 dni później, że byłem na rower i do Australii. Pociąg, na porządku, pociągiem do Moskwy. Aha. I tam plan był taki, że generalnie to, żeby jak najszybciej dojechać, ale żeby dojechać i zwiedzić. I zwiedzać po drodze, więc generalnie byliśmy w Moskwie, zobaczyliśmy Moskwę, to było jak dzisiaj, po południu, wieczór, jeszcze było ciemno, na Placu Czerwonym, potem kolejny pociąg, już kolej transsyberyjska do Irkucka, w Irkucku ambitny plan, już był śnieg, to był listopad, ale był plan, żeby się wykąpać w Bajkale, no to tylko weszliśmy po kostki, bo było tak zimno, no i potem Mongolia i Chiny i Wietnam, Kambodża i Tajlandia. Wszystkie te kraje, które przejeżdżaliśmy, zwiedzaliśmy i wszystko oczywiście bez samolotu. I w Tajlandii po raz pierwszy, to jest ciekawa sytuacja, bo jeśli ktoś wierzy w przeznaczenie albo nie wierzy, no może tak miało być. Słuchajcie, to jeszcze były te czasy, kiedy żeby sprawdzić internet, trzeba było iść do kafejki internetowej. Tak, pamiętam te czasy. Więc po prostu, właśnie, młodsze pokolenie może nie kojarzyć, było kilka kafejek w mieście i po prostu się szło, żeby sprawdzić internet. Więc ja w kafejce byłem i nie wiem, chyba ja, czy ktoś miał otworzoną stronę Onetu i ktoś nas zaczepił, Polak. Ja się odwracam, a to gość ubrany koszulę, elegancko, spodnie. Myślę pewnie jakiś dyrektor z jakiejś w jakiejś firmie tutaj zagranicznej pracuje. Okazało się, że to Polak z Poznania, który wracał z filmu, z planu filmowego. Pracował nie zwiemy tego aktor, ale po prostu... Tam jeszcze wtedy było mało białych ludzi, miało mało obcokrajowców, więc generalnie każdy biały mógł znaleźć pracę w filmach jako statysta, w reklamach. I on właśnie wracał z planu filmowego. No i spotkaliśmy się, pogadaliśmy. On był wcześniej w Australii, więc mi tam ten doradzał. I to spotkanie trwało dokładnie wieczór, jeden wieczór i następnego dnia już pojechaliśmy. Od tego momentu już jechałem sam, nasza grupa się tam z różnych powodów rozdzieliła. Ja już przejechałem Malezję, Singapur, Indonezję, pamiętam Sumatra, 3 czy 4 dni przez dżunglę w autobusie po prostu. Jak ja to teraz bym po prostu takich rzeczy w ogóle nie zrobił, nie? Indonezja, ale z Bali już musiałem przelecieć, bo... Właśnie interesowało mnie zawsze ta końcówka, bo nie dało się. Przez Europę, przez Rosję, tam tak. Można wszędzie dotrzeć, ale bo na ten koniec... Natomiast właśnie... tam się nie dało. Były opcje na przykład z jakimiś uchodźcami z Indonezji, ale to były czasy, że te tratwy, czy te łodzie gdzieś tam ginęły. Także to w ogóle nie wchodziło w grę. No ale doleciałem do Sydney, tam w takim domu, gdzie mieszkali Polacy. Pobyłem jeszcze chwilę, już nie będę się rozdrabniał, dlaczego wracałem, ale wracałem przez Bangkok. Wtedy był okres, że były najtańsze bilety i też się kupowało bilety nie przez internet, ale w biurze podróży. Trzeba było zadzwonić, zrobiłem rezerwację do biura podróży w Bangkoku. Najtańsze bilety były wtedy właśnie z Bangkoku. Jeszcze przejechałem Australię i doleciałem do Bangkoku. I niemalże w dzień wykupu biletu spotykam tego Polaka jeszcze raz. Ja do niego wysłałem maila. Wysyłałem maila do niego, który nie dotarł. I w dzień wykupu biletu 12 milionów ludzi mieszka w Bangkoku i w tym samym dniu ta sama ulica, spotykamy się, idziemy ten naprzeciwko do siebie. No i ja mówię, że byłem w Australii i nie bardzo mi się tam podobało i że generalnie, ale też czuję niedosyt, że nie spróbowałem tak, że mogę spróbować bardziej. I on mówi, no to możesz zostać w Tajlandii. Ja mówię, ale co ja tu będę robił? On mówi, możesz użyć angielskiego. Ja mówię, ale jak? Przecież ja jestem... On mówi, możesz grać w filmach, tak jak ja. Ja mówię, no pewnie, no młody człowiek, 23 lata, dlaczego nie? I mówi, no ale jak się z tego mogę utrzymać? Zaczął mi opowiadać. A potem mówi, a w najgorszym wypadku możesz użyć angielskiego. Ja mówię, no jak? Przecież ja nie jestem, wiesz, jestem z Polski. No mówię, ale nie ten. Mówi, nie przejmuj się, tutaj nawet angielskiego uczą Francuzi. A wiadomo, jak Francuzi mówią po angielsku. Dokładnie. I zostałem i zacząłem po prostu pracować jako statysta
filmach na początku. Nawet był taki film w Polsce, chyba Młody Smok, coś takiego. Ja tam przez sekundę po prostu w tej... Czyli filmy akcji, tak? Filmy akcji, reklamy jakichś ostrych zupek. I to taki był początek, Gerard. Tej historii nie znałem. Tej historii tutaj twojej kariery w show biznesie. Słuchaj, gdybyśmy mieli tak ze 3 godziny, to mógłbym ci opowiedzieć więcej. Czas mamy, tylko nie wiem, czy wszyscy wytrzymają z nami tyle. Ale to taka ciekawostka, przygoda. To trwała moja przygoda z filmem. Trwała 6 miesięcy. Dobra, i zostałeś tam i pyk, minęło 20 lat. No, i minęło 20 lat, więc kulturę tajską poznałeś chyba już bardzo dobrze, tak? Język tajski znasz. Tak. Jak byś ocenił po takim czasie, jeśli jesteś w stanie ocenić, czy Tajowie są ogólnie rzecz biorąc zdrowym społeczeństwem? Wiadomo, że zdrowie ma kilka, że tak powiem, poziomów, na które możemy patrzeć, ale jakbyś tak miał ogólnie powiedzieć, czy Tajowie są zdrowym społeczeństwem? Ogólnie powiem, że tak. Natomiast jeszcze powiem, że przez ten okres pobytu na miejscu, bo ja nie chciałem zostać w Tajlandii, także ja generalnie, ja najwięcej chciałem zdobyć tych lokalnej wiedzy, stąd ten masaż, yoga i tak dalej. I stąd właśnie zainteresowanie moje właśnie zdrowiem, taki z racji wyuczonego zawodu, taka większa wrażliwość na sprawy związane ze zdrowiem. I co mi się rzuciło w ogóle od razu w oczy, od samych pierwszych dni w Tajlandii, że generalnie tam ludzie bardzo dużo ćwiczą w miastach, na wsiach, generalnie w dzielnicach czy przy parkach codziennie jest aerobik. I po prostu ludzie się sami organizują. To nie jest jakaś inicjatywa rządowa. Ale tak? To 20 lat temu też tak było? Tak było, czyli 20 nie ma tak, lat temu. Ta świadomość rośnie, wiemy więcej o zdrowiu i tak dalej. Świadomość na pewno rośnie, bo teraz na przykład jest więcej fitnessów. Kiedyś tych fitnessów było mało i ludzie się spotykali właśnie w parkach. Taka sama po prostu, no inicjatywa taka od wewnątrz. Oddolna tak zwana. Oddolna i ludzie się po prostu spotykali z jakąś symboliczną opłatą z temu prowadzącemu. Wtedy był modny aerobik, więc po prostu w różnych punktach po prostu miasta i panie starsze i czasem faceci i ruszają się. I to po prostu, to była pierwsza rzecz taka, która mnie uderzyła, bo tego w Polsce, no ja też pochodzę z mojej miejscowości, więc ja na przykład... Jak ja się przygotowywałem na AWF, to wszyscy patrzyli na mnie, jak byłem jedyny w ogóle, który po prostu biegał, jogging, prawda? Te 20-25 lat temu to nie było. To nie było normalne, że się spotykało ludzi tak jak teraz, że biegają, chodzą z kijkami, że jeżdżą na rowerach. I to mnie właśnie wtedy uderzyło, że tamto społeczeństwo bardziej zwracało uwagę na zdrowie. Teraz ta ewolucja poszła w stronę fitnessów i naprawdę bardzo dużo ludzi ćwiczy. Młodzi... Po prostu fitnessy mają wykupione karnety, zawsze jest pełno ludzi w fitnessach. Także młodzi ludzie ćwiczą, czy mają motywację zdrowia, czy chcą wyglądać, po prostu chcą mieć figurę. Nie ma znaczenia, efekt jest taki sam, że będą zdrowsi. To jest jedna sprawa, jeśli chodzi o zdrowie, a druga sprawa taka być może naiwna, czy taka, no może nie naiwna, ale taka też ważna, że generalnie tam to jedzenie jest zdrowsze. I na przykład 20 lat temu w ogóle nie ciężko było spotkać osoby otyłą. Tak, no jak byłem w Tajlandii, zresztą się widzieliśmy tam, to rzeczywiście ja mam problem, żeby przypomnieć sobie, żebym widział w Tajlandii osobę, że tak powiem, pochodzenia azjatyckiego i żeby to była osoba otyła. No nie pamiętam, na pewno nie widziałem takiej osoby. Może widziałem jakieś bardziej tęższe, ale no nic to nie miało wspólnego z otyłością. Nie? Także to mnie na pewno bardzo zszokowało, że tam jakby tego problemu w ogóle nie było, jakby dokładnie, to nie dotykało tych dokładnie ludzi. Tak, ja widzę, jak ja przyjeżdżam do Polski. To jest wiadomo też kwestia klimatu, prawda? Bo w krajach tropikalnych owoce są cały rok, warzywa można uprawiać cały rok i ta żywność nie jest przetworzona. Właśnie też o to chciałem zapytać, na ile można dostać w sklepach żywności przetworzonej, bo u nas dostajesz co chcesz w postaci gotowych dań, no dużo shitowego jedzenia, że tak powiem, fast foody na każdym kroku, tak. W sklepach też dużo, nie wiem, jakichś też gotowych, nie wiem, hamburgerów, które możesz sobie podgrzać. I tam też nie pamiętam, żeby w sklepach była taka żywność. Teraz są te sieciówki 7-Eleven, jak u nas Żabki. To już są jakieś po prostu, ale generalnie, ogólnie, jako kuchnia tajska nie ma przetworzonych rzeczy. No u nas nawet kiełbasa jest przetworzona, prawda? No to nie jest to mięso, które po prostu od razu świeże i także... Ale to jest kwestia klimatu, no i takiej specyficznej kuchni, że jest bardzo mało przetworzonej żywności. Więc jak ja tutaj przyjeżdżam,
Nie narzekam, oczywiście bardzo lubię kuchnię polską, ale się zastanawiam, czy mojej żonie to się w ogóle tajce wróciło oczy w zeszłym roku, jak byliśmy długo, że bardzo ciężko znaleźć w Polsce coś, co nie jest przetworzone. Ale to jest kwestia klimatu, więc w naszym klimacie no, musieliśmy znaleźć różne sposoby, żeby żywność, żeby w zimie było co jeść, mówiąc po prostu w skrócie, nie? To jest też, myślę, problem, bo jak ja pacjentom czasami staram się dawać jakieś wskazówki na temat zdrowia, to jeśli chodzi o dietę, to oczywiście nie jestem dietetykiem, więc nigdy im nie daję wskazówek konkretnych, ale zawsze co im mówię, dwie najważniejsze rzeczy to picie dużo wody i zrezygnujcie z przetworzonego jedzenia. To jest coś, co jest uniwersalne dla każdego i każdemu mogę to polecić bez względu na stan zdrowia. Nie? Dokładnie. I jeszcze się nie wyzbędziemy długo. Jeszcze ci powiem jedną rzecz, że generalnie teraz w pewnym sensie się zmienia Tajlandia, bo jest coraz więcej grubych ludzi. Jest więcej właśnie fast foodu, więcej przetworzonego jedzenia i na przykład kiedyś wiele dań było z grilla, a teraz są smażone na głębokim tłuszczu. I to też powoduje, że ludzie po prostu inaczej, czyli społeczeństwo idzie w niedobrym kierunku. W niedobrym kierunku, natomiast jak patrzę na wyniki śmiertelności, to generalnie to, co ci wspominałem wcześniej, że jeśli chodzi o średnią wiek umieralności, jeśli chodzi o kobiety w Polsce i w Tajlandii, to jest podobnie, chyba 81-82 lata. Natomiast mężczyźni w Polsce żyją o 6-7 lat krócej niż mężczyźni w Tajlandii. I jak patrzyłem na statystyki, jakie są przyczyny śmierci, to myślę, że w Polsce 50% to jest układ krwionośny. W Tajlandii, tak bezpośrednio, to jest układ krwionośny jest chyba 12%. Jeśli dodamy na przykład, nie wiem, udary, no to jest kolejne 10%. No to jeśli byśmy wzięli, że udary też są wynikiem związane z układem krwionośnym, to mamy 20% tylko, a w Polsce 50%. I tutaj można by taką oczywiście, pewnie już są jakieś badania, nie szperałem w tym kierunku, ale można bardzo łatwą korelację znaleźć, nie? Bo żeby zapobiegać udarowi i chorobom układu krwionośnego wystarczy się przede wszystkim ruszać i dobrze jeść. Nie? To już jest bardzo dużo, jeśli nie masz predyspozycji. Ja bym nawet podkreślił większą wagę jedzenia niż ruchu, bo można na przykład, można się ruszać, a jeść po prostu dziadostwo, a można się mniej ruszać, a jeść bardzo zdrowo. No, wiadomo, że lepiej dwie rzeczy na raz. Dwie na raz, dokładnie. Zależy na jakie to też trafi podłoże, bo wiadomo, że możesz być jednostką taką, która też na brak ruchu po prostu przy dobrym jedzeniu też będzie źle reagował. Tak, bo jest coś takiego, że jeść musimy i będziemy trzy razy dziennie się faszerować i faszerujemy się. No, do siebie wkładamy trzy razy dziennie jedzenie i picie. Natomiast ruch 3-4 razy w tygodniu przez godzinę, dwie wystarczy. Też a propos, no jak się patrzy, ja nie wiem też, gdzie najwięcej, że tak powiem, Tajów pracuje. Tak? To, co się widzi w Tajlandii, to, co widzisz na ulicy, no to oni są w ciągłym ruchu mimo wszystko. Wiadomo, że to nie o ten ruch chodzi tak naprawdę, ale będąc aktywnym przez 10 godzin, nawet jeśli się ruszasz, stoisz, coś robisz i tak dalej, bo widzisz tych Tajów, co robią na ulicy, no to to już jest jakaś forma ruchu. To jest zawsze lepsze, bo organizm zawsze woli ruch niż brak ruchu. Nie? Więc jest to na pewno lepsze niż siedzenie 8 godzin na krześle. Nie? Dokładnie. No, większość społeczeństwa to jest ciągle kraj rolniczy, więc większość społeczeństwa pracuje na roli, więc muszą się ruszać. Oczywiście są narzędzia maszyny, no ale jest się w ruchu, tak, prawda? Tak, mój ojciec jest w bardzo dobrej kondycji fizycznej, bo on po prostu większość czasu spędza na zewnątrz. O ile nie pracuje ciężko fizycznie, on cały czas się rusza. Po prostu mniej czasu spędza siedząc przed telewizorem, większość czasu spędza po prostu rusza się. I to nie jest jakiś wyjątkowy ruch typu bieganie czy joga. Po prostu cały czas koło domu. Coś robisz, nie? Kosi trawnik, coś tam przybije, coś tam przeniesie, jest cały czas w ruchu. Dokładnie. Ja często swoim pacjentom też powtarzam a propos ruchu, bo często się pytają, a jaka jest najlepsza pozycja do pracy, do siedzenia i tak dalej. Najlepsza pozycja to zmiana pozycji. Dokładnie, im więcej robisz pozycję. Im więcej zmieniasz pozycji, tym lepiej dla twojego ciała. Nie? I jeszcze mi jedna rzecz przychodzi do głowy, która odróżnia, można powiedzieć, no, tamtą kulturę od naszej. To jest podejście do spraw, po prostu głowa i mentalność. Tam po prostu ludzie żyją, można powiedzieć, bardziej z dnia na dzień. Natomiast u nas się ludzie bardzo stresują, jak przyjeżdżam do Polski, polityka, kościół. Tam takich tematów w ogóle, takich tematów się nie porusza za bardzo, tak, nie? No, u nas tak. Ale to jest kwestia kultury po prostu. My jesteśmy jako naród, jako nacja, jesteśmy bardziej, szukamy konfrontacji, prawda? Jakieś tam udowodnienia,
No że to my też mamy... może jakieś podłoże historyczne, kulturowe, tak? I ja to mówię nie w sensie, żeby oceniać, że jakaś kultura jest lepsza czy gorsza, tylko po prostu też w pewnym sensie oni, tamta kultura, z racji tego zawsze było co jeść, zawsze było ciepło, ludzie są mniej spięci. Ale podam są ci mniej tak, spięci, bo właśnie po prostu podam ci taki przykład, bo teraz jak byłem na wakacjach, to rozmawiałem z takim kucharzem Polakiem, co prawda, który na południu Europy pracuje. I właśnie tak się pytałem, jak tu wygląda praca dla niego, jak wygląda w Polsce, bo akurat przeniósł się tam do pracy, bo jego restaurację COVID wykończył i ta przerwa pandemiczna. No i właśnie mówi, że no tutaj jest specyficznie, bo tu się ludzie nie spieszą, nie? I mówi, że przyjeżdżają na przykład Polacy i się denerwują, że nie mają od razu podane, albo że muszą czekać, albo coś tam, nie? I to właśnie też trochę tak nas cechuje, że jedziesz na wakacje, jedziesz do kultury, która już ma we krwi, że się nie spieszy, bo południowcy się po prostu nie spieszą, a jesteś pod tym napięciem, jedziesz wypocząć, jesteś pod napięciem, że te kurcze, wiesz, krewetki ci przyjdą 5 minut później, nie? Czy to robi... Czy to w ogóle zmienia, w ogóle, nie wiem, jakość życia, czy 5 minut dostanie coś wcześniej, zwłaszcza, że jak jesteś na wakacjach, to nie masz ciśnienia, nie? No, tak, więc ten... Natomiast nie chcę też zabrzmieć tak, że krytykuję Polskę i tak dalej, tylko po prostu mówię na zasadzie porównania, bo sam jestem Polakiem i te cechy mam i dzięki tym cechom też w pewnym sensie no, parę rzeczy w życiu osiągnąłem, nie? Także to też nie jest tak, że tam jesteśmy super, a u nas jest źle. Nie, ja myślę, że to nie jest kwestia krytykowania, tylko to jest kwestia zauważenia pewnego problemu, no bo to jest nasz problem, nie tylko pewnie Polaków, bo myślę tych zachodnich społeczeństw, że jest ten pęd, jest dążenie do robienia kariery, do zarabiania kasy, do konsumpcjonizmu i czasem się nie oglądamy i nie potrafimy zwolnić w tym całym pędzie i to ten stres temu towarzyszy cały czas, bo to jest ciągła presja, stres, dążenie do czegoś i później jedziemy na wakacje, na tych wakacjach się nie potrafimy wyluzować albo jeszcze chorujemy na tych wakacjach, bo trochę nam tego kortyzolu spadnie i odporność... Szok dla organizmu. Mogę odpoczywać, nie? Albo nie umiem odpoczywać. Szok dla organizmu, tak. No dobra, a powiedz mi, bo jeśli myślimy o Azji ogólnie, nie? Bo Tajlandia wiadomo jest krajem azjatyckim, to pierwsze co nam się kojarzy, to się nam kojarzy przede wszystkim medycyna chińska. Nie? Mhm. I są te historie, nie wiem czy to legendy miejskie czy nie miejskie, że kiedyś to lekarz chiński to dostawał kasy za to, żeby ludzie byli zdrowi, a nie wtedy kiedy chorują. I w odniesieniu do Tajlandii, czy jest coś takiego w Tajlandii, jak można powiedzieć, jak tradycyjna medycyna jest chińska, tak? Mówi się o tej tradycyjnej medycynie chińskiej, czy jest coś takiego jak medycyna tajska, czy jakieś takie filozofia, no wiesz o co mi chodzi. Tak, jest. No słuchaj, no, odnośnie tych przysłowi chińskich jest jeszcze jedno takie powiedzenie, które nie wiem, czy jestem w stanie dobrze zacytować, że doskonały, czy taki najlepszy lekarz to jest ten, który właśnie zapobiega, potem średniego poziomu lekarz to jest ten, który dopuszcza do sytuacji, że pacjenci mają lekkie objawy, które się potem rozwijają, natomiast najgorszy lekarz to jest ten, który leczy, jak już jest choroba rozwinięta, nie? Czyli po prostu... nie powiem, że to jest najgorsze, ale tych lekarzy u nas jest najwięcej. No właśnie, że celem... Ale generalnie wniosek jest taki, że celem medycyny powinno być profilaktyka. A nie po prostu już zapobieganie, ale znaczy, a nie już leczenie. Wiadomo, że już trzeba zachować to tak. Natomiast to pokazuje zupełnie inną filozofię, prawda? Że my tutaj reagujemy, jak już coś się wydarzy, a tam. To powiedz mi profilaktyka tak, bo jest to jest założenie, nie? Wszyscy o tym wiedzą. Na całym świecie o tym się wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale czy w Tajlandii rzeczywiście się zapobiega, czy też wszyscy wiedzą, że tak powinno być, a i tak jesteśmy leniwi i robimy swoje. Myślę, że i tak ludzie są. Ludzie są ludźmi wszędzie, prawda? Natomiast pomysł jest dobry. Natomiast wszędzie ludzie są. Leniwi. Po prostu leniwi. Czyli idę do dentysty dopiero jak boli ząb, nie? Do fizjoterapeuty, jak boli plecy. Ale wiesz co, ale ogólnie, tak jak mówię, to co mówiliśmy wcześniej, że generalnie faktycznie zauważyłem, że Tajowie dbają o zdrowie. Im starsi, tym tam bardziej. Świadomość jest większa, tym większe dbanie o zdrowie. Wiadomo, młodzi, no to
Z A czy wiesz, że tak często jest, że im jestem starszy, bo im jestem starszy, tym więcej się tam rzeczy mi wyskakuje, typu tu ból, tu coś tam, tu się gorzej wysypiam, więc zaczynam wtedy myśleć, co zrobić, żeby ten, żeby jak jesteśmy młodzi, mamy tam 15, 20, 30 lat, to jeszcze te zdolności naszej kompensacji pewnych problemów, regeneracji też są większe, nie? Więc wtedy się nie myśli, co jem, co robię i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz mi się, tak, tu masz rację, jeszcze jedna rzecz mi się przychodzi mi do głowy na zasadzie różnic. Tam jest mniej używek, typu alkohol. Znaczy są, ale ludzie mniej, mniej piją. U nas po prostu się pije konkretnie, a tam po prostu ludzie są w stanie odejść. Jest taki zwyczaj w ogóle w barach, że możesz zostawić pusto, że jak nie wypijesz butelki, to ją zostawisz w barze, tam jest imię, nazwisko i do 3 miesięcy na ciebie czeka. Co w Polsce ale jest... Ale nie otwartą. Znaczy po prostu nie. Znaczy załóżmy, upiłeś pół, zakręca po prostu barman, i bo to już opłaciłeś, ale przecież nie chodzi o to, żeby wypić. Dobra, nie? Mówimy o zakręcanych butelkach. Tak, bo... tak, że nie jest kwestia. Natomiast w Polsce no, to jest chyba niemożliwe, żeby po prostu nie mają zwyczaju. Jak już otworzymy, to nie ma, że może stać otwarte. I to jest kwestia właśnie, kwestia tych używek. I zauważyłem, że w Polsce teraz bardzo dużo ludzi pali znowu papierosy, a tego wcześniej nie było. W Polsce nie też było, dużo nie? jest tych, teraz widzę bardzo dużo tych ludzi pali te elektroniczne papierosy. Widzę, że tu jest jakaś taka... Tak, ale mówię ogólnie, że po prostu te ludzie to zwalają na pandemię. W czasie pandemii ludzie, czy młodzi... O ile wcześniej ja nie pamiętam, żeby młodzi ludzie palili papierosy. Raz młodzi zaczynają palić papierosy. To było nie, w ogóle... no zawsze palili, tylko może kiedyś się bardziej chowali. Albo może ja się zestarzałem. Nie, myślę, że ja jak obserwuję, zawsze widziałem ludzi młodych palących od podstawówki już tak naprawdę. Natomiast odnośnie znowu, ja mam talent do po prostu dygresji. Natomiast wracam do pytania, czy jest tradycyjna medycyna? Tak, jest tradycyjna medycyna, która kształtowała się, tajska, która kształtowała się pod wpływem dwóch systemów medycznych w Azji, czyli Ajurwedy z Indii i medycyny chińskiej. Natomiast też ta medycyna tajska wykształciła swoje, w oparciu o wpływy, wykształciła swoje formy, między innymi stąd właśnie właśnie tajski masaż, który ma i coś z akupresury, i też coś z Ajurwedy czy z jogi, ale Tajowie nadali temu swój własny charakter. I masaż tajski jest tylko częścią całego systemu medycyny tajskiej, w które wchodzi ziołolecznictwo, leki na bazie rośliny właśnie zwierzęcej, położnictwo, tak się mówi, położnictwo, czyli po połogach, po porodzie. Dieta jest bardzo ważnym elementem właśnie w medycynie tajskiej i nazwijmy to zabiegi jakieś magiczne, czy granie psychologia po prostu. Idzie się do mnichów i mnisi tam jakieś udzielają rad. Ale to w takim razie jest coś takiego, że, bo rozumiem, że są tak jak u nas też szpitale, można powiedzieć, te normalne, tak? Tak, tak. Ale są też lekarze, którzy na przykład są lekarzami, którzy tylko się zajmują taką medycyną. Tak. U nas się to mówi na to po prostu medycyna niekonwencjonalna. Od 80-tych, 90-tych lat jakby ta tradycyjna medycyna tajska przeżywa swój renesans, bo na początku ubiegłego stulecia faktycznie było takie zachłyśnięcie się medycyną zachodu i ci lekarze, którzy praktykowali te tradycyjne metody, byli uznawani za takich szarlatanów i generalnie promowało się, czy rząd promował, tą medycynę naszą zachodu, która faktycznie ma osiągnięcia i tu nie ma co z tym dyskutować. Natomiast przez te tam 50-70 lat ci tradycyjni lekarze, czy waga tej tradycyjnej medycyny przestała, no po prostu zanikała. Natomiast od 30-40 lat jest taki renesans, i są faktycznie kierunki na studiach medycznych, na uniwersytetach medycznych z tradycyjnej medycyny tajskiej. Właśnie to chciałem zapytać. Czyli które trwają 2, 3, 4, nawet 5 lat. Czyli są... macie taki jakby uniwersytet tak. medyczny, gdzie się kształcą lekarze, tak? tak? I to, jest na jednym z dwóch chyba najważniejszych uniwersytetów takich medycznych Tajlandii. Jest kierunek tradycyjna medycyna tajska. I powiedz mi, później po takich studiach ktoś ma jakby tytuł zawodowy? Tak, ma tytuł lekarza tradycyjnej medycyny tajskiej. I jest on jest, że tak powiem, na tym samym poziomie traktowany jak zwykły lekarz? Tak, jest równoważny, bo klient, czy tam pacjent sobie wybiera, czy chce iść tu, czy tu. Tych lekarzy nie ma wielu. Są też oprócz tego właśnie, taka wiedza też jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, więc nie wszyscy są wykształceni, tak jak jest, nie wiem, są dwie główne szkoły masaży, a jak pójdziesz na masaż, to każdy masuje inaczej, bo ktoś go po prostu inaczej nauczył. Także
I tak samo jest z medycyną, z tą tradycją. Natomiast jest bardzo ważna, czy w ogóle no istotną jakby formą leczenia jest też medycyna chińska. Mhm. Z racji tego, że jest bardzo dużo, było od 100, 200 lat, 150 lat, była dużo Chińczyków przyjechało, mhm, i oni przynosili ze sobą swoje medycyny chińskie. Mhm. I jest dużo lekarzy, praktycznie w każdym dużym mieście jest jakiś lekarz medycyny chińskiej. Ale to powiedz mi teraz tak, bo są studia, są traktowani na równi, a jak podchodzą, bo ja widzę, jak to wygląda u nas w środowisku, jak podchodzi taki lekarz, załóżmy ten, można powiedzieć, który się kształcił takim trybem zachodnim, tak, do takiego lekarza, który skończył tradycyjną medycynę chińską. W jaki sposób oni się do siebie odnoszą? Czyli nadal mówią o siebie jako szarlatan, czyli czy na przykład przychodzisz do tego lekarza, tego tak zwanego zachodnioeuropejskiego, czy tam zachodnio, no wiemy, o czym mówimy. I on na przykład mówi, musi pani robić to, 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 ale dobrze by było wspomóc się na przykład w terapii jeszcze o konsultację z tym lekarzem. Czy tak jest współpraca, czy znowu jest takie wykluczanie? Raczej nie ma, znaczy nie ma w tym sensie ten wykluczania, ten jak jest u nas, prawda? Że u nas, o, alternatywna medycyna, to od razu śmiech, tak, nie? Tak, tak. Po prostu to sobie w ogóle, to sobie tak odłóż. Nie, to nie ma tak. Natomiast to wszystko zależy po prostu, no bo ci lekarze też, przecież oni też wzrastali wśród tej medycyny, w tych w różnych, że tak powiem, lokalnych praktykach. I to jest jakby, no masaż jest częścią jakby, w rodzinach się ludzie masują. Więc masaż, na przykład masaż chiński nie jest czymś takim niezwykłym, że to jest tylko po prostu od przypadku do przypadku, tylko po prostu ludzie się masują w domach. To jest to tak powszechna forma terapii, tej tradycyjnej medycyny tajskiej. Tak na przykład jak byłeś w Tajlandii, to zauważyłeś, że na każdym rogu praktycznie są masaże tajskie. I to nie jest tylko dla turystów, to lokalni ludzie z tego korzystają. Więc ci lekarze jakby no wzrastali w tej tradycji i nie ma takiego negowania zupełnie, że nie, to jest w ogóle B i nie wolno. No to wolno, właśnie o to mi chodziło, bo u nas jest taki problem. Ja rozumiem, że wiele terapii może być uznawanych jako terapie, które nie mają żadnego potwierdzenia jeszcze w nauce, dlatego, że po prostu nie dlatego, że nie działają, czy nie są skuteczne, tylko dlatego, że nikt tego jeszcze nie badał porządnie. Ja ostatnio szukałem troszeczkę badań w kontekście też tematu, który mnie interesuje, akurat tarczycy, to znalazłem troszeczkę badań już takich naukowych, jak wpływa akupunktura na tarczycę, jak wpływa ziołolecznictwo. I tam były pierwsze takie badania, głównie studium przypadków, ale jednak były, no czegoś trzeba zacząć, nie? Od studium przypadków się zaczyna, a później badasz grupy całe, nie? Także myślę, że dlatego tak czasami jest takie podejście u nas, nie? Tylko u nas jest to bardzo takie spolaryzowane, nie? Albo jesteś po jednej, albo po drugiej stronie. To znaczy, no bo faktycznie, no bo są niektórzy szarlatani, którzy po prostu, nie wiem, ktoś tam, nie wiem, żeby kapustą zawijać nogę i tak dalej, no są takie... To są faktycznie być może jakieś takie śmieszne rzeczy. Ale skądś to się wzięło, nie? I co jest... Bo tak. Ja się zawsze zastanawiam, a propos tych babcinych sposobów, bo o to też się chciałem zapytać właśnie, czy w Tajlandii są też takie tak zwane babcine sposoby. Ale zobaczcie, skądś nasze babcie musiały wpaść na to, że będę zawijał nogę, która jest opuchnięta kapustą, a na przykład nie sałatą, a nie przykładam ziemniaka czy ogórka. Nie? No to z jakiegoś powodu wybrały tą sałatę i to było później przenoszone dalej. Do dzisiaj położne mówią o przykładaniu jeśli nie skłamię, albo właśnie kapusty, chyba tych płatów kapusty do bolesnych piersi w trakcie karmienia. No, do tego nie wiem, no ale coś chciałem, no zgubiłem wątek, nieważne. No mieliśmy o tych babcinnych sposobach mówić, nie? O tych babcinnych sposobach leczenia, tak. Ale te babcinne sposoby to się tak, widzisz, to słowo babcina jest może takie źle kojarzone, ale babcie kiedyś korzystały po prostu z terapii naturalnych, bo tylko to było dostępne, nie? Czyli nie mieliśmy aptek na każdym rogu i korzystało się z ziół, korzystało się z natury i tak jak mówisz, no w tej... Na tych studiach, gdzie można studiować, no jest ziołolecznictwo, czyli jest korzystanie z tego, co daje nam natura, tak? Jeszcze powiem odnośnie tych właśnie alternatyw, to jest moje podejście. Uważam, że na przykład jeśli ktoś ma faktycznie zdiagnozowany nowotwór, to lepiej niech idzie do lekarza naszej współczesnej medycyny. Oczywiście. Gdzie jest wszystko przebadane, są leki, owszem, chemioterapia nie jest neutralna, ale nie kombinować po prostu jakimiś lokalnymi znachorami, bo to się jeden na milion się po prostu uda, a potem jest za późno, także w tym sensie nie chcę, żeby nasza rozmowa też tak wybrzmiała, że my bardzo zachęcamy na jakichś alternatywnych form terapii, bo jednak nasza medycyna, osiągnięcia medycyny są przebadane i nie ma co po prostu kombinować. Natomiast no,
jednemu na milion pomoże alternatywna, a innym, a większości jednak nie pomaga i potem się zgłaszają, jak już jest za późno. Medycyna ta tak zwana alternatywna, czyli mówimy tu o medycynie chińskiej, mówimy też tu o medycynie tajskiej, która tak naprawdę powstała na bazie właśnie, tak jak mówisz, ajurwedy i medycyny chińskiej, no to są medycyny, które przede wszystkim są po to, żeby wspomagać pewne procesy w ciele, regulowanie pewnych procesów, ale głównie na tym poziomie, kiedy jeszcze nie ma choroby. I tak jak mówiliśmy, bardziej działają profilaktycznie, nie? Na przykład tajowie się masują się regularnie, czyli nie idą na masaż, jak już ich boli. Masują tylko idą, się, żeby ich nie bolało. Tak, masują się regularnie, więc po prostu już to ciało inaczej funkcjonuje, jak się regularnie po prostu masujesz. Jeszcze odnośnie masażu tajskiego, ty jesteś osteopatą, prawda? No to jest taki Global Osteopathic Treatment. Tak, nazywa. No bardzo. No to jest praktycznie, praktycznie są, tylko jest inne ułożenie, ten być może ciała pacjenta, trochę inne podejście, znaczy inne ułożenie dłoni terapeuty, ale właściwie ten cały masaż, przemasowanie, to jest dokładnie GOT, nie? No, czyli przygotowanie, takie stymulowanie naturalnego procesu zdrowienia poprzez rozruszanie, usprawnienie całego ciała. Nie wszystkie osoby rozumieją filozofię osteopatii i wielu też traktuje osteopatię jako latanie na miotle, a nie da się zbudować, że tak powiem, koła na nowo, nie da się, że tak powiem, pewnych rzeczy, które są oczywiste, czy typu mobilizować stawów czy ciała w jakiś super nowy sposób, bo te ciała nasze wyglądają bardzo podobnie. I GOT jest bardzo podstawową formą właśnie mobilizowania ciała, które ma działać na wielu poziomach. To nie jest żaden, nie wiadomo jaka... No dokładnie, przecież ruchy w stawach są w określonych płaszczyznach i są te same mięśnie i trzeba po prostu, trzeba wykonać ruch w taki czy inny sposób i właściwie to z zewnątrz może wyglądać inaczej, natomiast i tak ruszamy w ten staw, w tej płaszczyźnie, ten mięsień, tamten mięsień. No nie można wymyśleć czegoś po prostu, nie można łopatki po prostu przesunąć, nie wiem, w stronę, w którą się ona nie rusza, prawda? Tak. No więc właśnie, chodzi tutaj o filozofię, o cel postępowania, a nie o to, że to jest... To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, cel, nie? Zawsze jest pytanie, po co? I tak jak ja na przykład teraz bardzo dużą uwagę zwracam kursantom, po co robić. To nie chodzi, żeby zrobić całość. Bo przyjdzie do was ktoś, kto ma na przykład bardziej spięte barki, nie? No, po prostu to wybieracie, wszystko jest po co. Tam nasze działanie ma być celowe, nie? Ale wiesz czemu, po co? Wiesz czemu ludzie lubią na przykład robić całość? Bo ludzie, znowu wracamy do tego naszego lenistwa, schemat daje ci możliwość tego, że nie musisz myśleć dużo i możesz sobie polecieć po całości i coś tam zmienisz w tym ciele, nie? A ja zawsze powtarzam też osobom, z którymi ja pracuję, których uczę, że nie ma sensu poprawiać czegoś, co już dobrze pracuje, bo to jest strata czasu. Jeśli ktoś ma jakiś problem, to skup się na problemie, ale no to znowu musisz dojść do tego problemu, próbując przejść przez jakąś ścieżkę diagnostyczną, tak? Można tak w kółko o tym opowiadać, że dokładnie, nie tracić czasu swojego i pacjenta. Dokładnie, ale no właśnie, mówiąc tutaj o masażu tajskim, o tym jakimś toku postępowania, bo jak byłem w Tajlandii i rzeczywiście masaż jest na każdym rogu, ja, oprócz tego miejsca, gdzie mi poleciłeś, gdzie byłem dosyć często, to próbowałem masażu w różnych innych miejscach, no to jedynego, czego nie ma, to tam nie ma czegoś takiego jak diagnostyka, nie? Czyli jak wchodzi turysta, to musi się zliczyć z tym, że nie będzie zdiagnozowany, po prostu się leci takim tokiem jak... No każdy ma inny tok, nie? Czyli można brać pod uwagę to, że ten masaż taki wszędobylski, gdzie można... jest masażem dla ludzi zdrowych. Ja tak bym to widział. Dokładnie. Dla ludzi zdrowych, którzy chcą się odprężyć, którzy chcą profilaktycznie zadziałać. No niestety, to jest faktycznie, można powiedzieć, to jest bardzo powszechne, że... Ja też nie spotkałem nigdy, żeby była jakakolwiek diagnostyka. Są tylko takie ewentualnie podstawowe pytania. Pytania są, tak. I myślę, że to wynikło z tego, że po prostu diagnostyka jest trudniejsza, i ona po prostu gdzieś tam zaginęła przez te 100-150 lat, po prostu przestała być popularna. I ja nie spotkałem nawet
lekarzy, którzy by w ogóle tych... Znaczy, nie spotkałem nikogo, który by diagnozował w oparciu o tą tradycyjną medycynę tańską. Teraz i to jest problem. Znaczy, skoro tych lekarzy jest tak mało, to ciężko ich spotkać. Dokładnie, tak? Ciężko spotkać, a już idąc na masaż, to po prostu nie ma w ogóle... To po prostu no trzeba... Masaż jest nastawiony tak naprawdę oprócz tego, że tam ludzie korzystają z tego, ale tak jak mówisz, korzystają profilaktycznie, czyli przychodzą tak teoretycznie bez problemu, no to ten masaż też jest nastawiony na turystów jednak, nie? Więc... Natomiast wielu turystów potem narzeka, że po prostu zostały zrobione rzeczy, które nie powinny być zrobione. No ale to niestety, no tak już jest. Ja z tego, co zauważyłem, to na tych kursach, na które chodzą no, większość masażystek, te kursy załóżmy trwają tydzień, nie ma w ogóle anatomii, nie ma, tylko jest po prostu, tylko jest pokazanie, jak się masuje, pokazanie technik. I być może to są te wszystkie różne techniki, bo nie każdy pamięta tą sekwencję, tak, która tak, była tak, pokazana, i, nie? I po prostu improwizują. Natomiast faktycznie coś takiego się przyjęło w Tajlandii, że może ludzie z zachodu, bo jesteśmy więksi i bardziej zbudowani, że my lubimy mocne masaże i po prostu się... Ja jak wchodziłem, to zawsze mówiłem, że nie chcę mocno. Tak, tak? I po prostu oni się na że tak powiem, wyżywają. Dlatego jak pojedziecie do Tajlandii, pójdziecie na masaż, co oczywiście musicie skorzystać, to tak jak w Rzymie będzie Ojca Świętego nie widzieć, po prostu powiedzieć od razu, że chcecie delikatny masaż, albo jeśli jakiekolwiek macie problemy, to po prostu od razu powiedzieć samemu. Mam nadciśnienie leczone, załóżmy, albo nieleczone, albo jestem w ciąży, albo menstruacja, albo po prostu o wszystkich tych rzeczach powiedzieć, nie? Ale też nie ma gwarancji, że te masażystki to wezmą pod uwagę. No, także... Bo mogą mnie zrozumieć. Mogą nie zrozumieć, albo zignorować tak, po prostu. Ja pamiętam to też już tak jeszcze ze wspomnień trochę prywaty, że raz poszedłem na masaż do takiej pani. Akurat sobie gdzieś tam robiłem jogging na plaży i no zawsze moim marzeniem to było tak być wymasowanym na plaży pod baldachimem i tak dalej, tak, morza tak. I patrzę, stoi taka kobitka, nie? Patrzę, ona tam w jeansach stoi, w jakichś adidasach, mówię, dobra, tam już niech mnie masuje tak jak stoi, tam to, wiecie, tak, zawsze tak. Się masażysta kojarzy, że w jakimś stroju jest i tak dalej, a tutaj nic, po prostu stała tak jakby ktoś ją tam wziął z ulicy, postawił i to był mój najlepszy masaż tam przez te 3 tygodnie jak byłem. Także no, nie, jak ktoś mówi, nie szata zdobi człowieka, naprawdę i to nie było jakby pod kątem tego, że okoliczności też były super, ale naprawdę to był najlepszy masaż. Nie? To jest ciekawe, to jest jakaś taka specyficzna moda, słuchaj, bo ja sobie na przykład teraz, nawet teraz 3 dni temu, jak myślałem właśnie o takich, że wszyscy mamy właśnie na sportowo, luźne ubrania, a pamiętam mój nauczyciel, zawsze miał takie czarne spodnie, jak wiesz, na kantkę, nie? Po prostu on tak zawsze nosował, nie? Aha. Miał koszulę taką, wiesz, luźną, ale miał zawsze spodnie takie po prostu, no takie jak do garnituru, można powiedzieć, nie? I to po prostu masował i nigdy mu spodnie, aha, że tak powiem, nie trzasnęły, nie? Ja się też na przykład dziwię czasami, bo często są też osteopaci to kojarzeni z tym, że osteopata to musi być w koszuli, w krawacie i tak dalej. Kurczę, przecież to jest takie niewygodne, jakbym miał codziennie w koszuli przychodzić do gabinetu. Bo może ktoś lubi po prostu, może komuś wygodnie, ale dla mnie to jest totalnie w ogóle niewygodne, niekomfortowe. Niepraktyczne zupełnie, tak. I miarą terapii nie jest to, czy ja kogoś przyjmę w koszuli, w krawacie, tylko skutecznie. Nie? Ale to dokładnie. Już swoją drogą. Dokładnie. A powiedz mi, byłeś kiedyś u takiego lekarza medycyny tajskiej? Takiego... Z diagnozą nigdy nie byłem. Natomiast nie byłem u masażystów, którzy 3 lata dokładnie byli po tym uniwersytecie, 2-3 lata. Tak, ja się pytałem, byłem z ciekawości zobaczyć, jak to jest. Tutaj z odcinkiem szyjnym i byli po 2 czy 3 latach w ogóle takiej intensywnej po prostu nauki i faktycznie było czuć różnicę. Po prostu wiedzieli, o co chodzi, wiedzieli o czymś, jak się pytałem o mięśnie, o nerwy, wszystko byli w stanie po prostu wyjaśnić. Okej, okay, czyli po prostu... Natomiast to jest rzadko spotykane, nie? Ciężko spotkać takich ludzi. Większość po prostu jest po takich... Nie mówię, że ci, co skończyli te 2-tygodniowe kursy źle masują, bo oni dobrze masują. Aha. Jeśli masuje ktoś 20 lat, to po prostu masaż po masażu i mają już to czucie i doświadczenie. Powiedz mi, bo to już częściowo rozkminiliśmy ten problem. Jak sobie patrzę na moich pacjentów, to tutaj w Polsce, przynajmniej w populacji tych ludzi, z którymi ja obcuję, to najwięcej jest do zrobienia na kilku poziomach, czyli właśnie złe nawyki żywieniowe, stres, to już też sobie mówiliśmy, brak ruchu lub
czasami też za dużo ruchu, tak? No bo są też tacy, co przesadzają w drugą stronę. Problemy ze snem, czy właśnie problemy, to też można powiedzieć, nawyki żywieniowe z piciem wody, czyli są takie rzeczy, które się cały czas powtarzają, gdzie ciągle mamy wiele rzeczy do zrobienia, w których z tych rzeczy tajowie mają najwięcej do zrobienia lub gdzie jest najwięcej do poprawy. Ja sobie, pierwsze co sobie pomyślałem, to sen, nie? Bo mówi się, że Bangkok nigdy nie zasypia, nie? I tam to młodzi ludzie, tak. W dzień, inni pracują w nocy i tam nie ma tak, że tam się nic nie dzieje. Wiesz co, no młodzi ludzie głównie, czy tam młodsi, ale natomiast co chciałem powiedzieć, aha, to co powiedziałeś, gdyby pacjenci słuchali naszych rad i faktycznie sumienie stosowali, to byśmy nie mieli roboty, nie? Ale nie, no, mielibyśmy robotę, bo przychodziliby po właśnie profilaktycznie, po to, po co się przechodziło. Ale gdyby ludzie faktycznie przestrzegali właśnie dieta, czy jakaś relaksacja wieczorem, to my byśmy nie mieli pracy, prawda? Może byśmy się tak nie kłócili właśnie w tych mediach. Dokładnie. I wszędzie i tak dalej. Natomiast z tego, co wiedzą, nie przypadkiem ludzie bardziej wolą, czy w ogóle Polacy, nie? Że się bardzo jest duże, jesteśmy chyba jednym z krajów na świecie, którzy dominują w ilości leków, które przyjmujemy. A właśnie, a jak to jest w Tajlandii? No, Polacy są lekomanami strasznymi, nie? Po prostu leków bez recepty to... W Polsce po prostu od razu, jak coś, to od razu idziesz po lek, ale to wynika z lenistwa. Zamiast zmienić tryb życia, to lepiej jeść golonkę, ale brać leki na ciśnienie, tak. Nie? I na wątrobę. I na wątrobę, a wystarczyłoby po prostu... Albo popić, jak to się mówi, jak masz niestrawność, to dokładnie. Trzeba jakimś tam, wiesz, wódeczką, nie? Dokładnie, a wystarczyłoby zmienić... Nawyk po prostu, no. Zmienić nawyki żywieniowe. Natomiast jak to tam jest, która z tych aspektów tak najbardziej szwankuje w Tajlandii, prawda? Żywienie, mówiłeś, jest całkiem spoko. Żywienie jest w porządku. Stres, oni się nie przejmują. Może powinni się bardziej przejmować. Żyją z dnia na dzień. Słuchaj, jest część społeczeństwa, która nie jest społeczeństwem jakimś tam majątkiem. Wiesz co, bo jednak dużo ludzi. Ja myślę, zwróciłbym jednak uwagę na jedzenie, bo jest teraz właśnie więcej ludzi po prostu to śmieciowe jedzenie spożywa, zwłaszcza młodzi ludzie. Dużo słodkiego jedzą. Cukier. I to by można było faktycznie zmienić. Gdyby można było zmienić, ale że generalnie dużo słodkiego, bardzo dużo cukru do wszystkiego dodają. Jest taka tradycyjna tajska kawa, gdzie po prostu no 1/3 to jest po prostu cukier. I nawet, ja kojarzę, to jest coś podobnego co kawa po wietnamsku? Dokładnie. No, nawet i to mleczko jest tam skondensowane. Jest skondensowane i jeszcze jest cukier do tego. I jak kupuję, nie wiem, za tą kawę kupuję i mówię, że bez cukru, to jest bez cukru, ale jest z mlekiem kondensowanym, który jest ponownie chyba 99% cukru. Także może pod tym względem po prostu, żeby ludzie mniej cukru spożywali. Ja jestem z Poznania, więc u mnie w domu nie ma czegoś takiego jak cukier biały. Nie ma cukru. Więc goście też nie mogą poprosić o cukier, bo po prostu go nie używamy. Także tutaj pod tym względem właśnie mniej cukru. Natomiast jeśli chodzi o nowotwory, to z tego co widziałem statystycznie, to jest 20% tutaj i w Tajlandii, jeśli chodzi. Ale to już jest taka, można powiedzieć, plaga, czy po prostu taka choroba cywilizacyjna teraz ogólnoświatowa. No a jak z tym snem? A jak snem? Słuchaj, no starsi ludzie śpią. W ogóle, słuchaj, Tajowie to w ogóle, ja widziałem ludzi śpiących na stojąco w autobusie, nie? Potrafią się po prostu wyłączyć. To jest kwestia tego stresu, po prostu mniej. No. I po prostu, czyli medytują sobie nawet w autobusie. Jeśli nie dośpi, jeśli zarwie noc, to się spóźni do pracy. Nie mają takiego, wiesz, takiego ciśnienia. Przyjdą do pracy i na przykład i takim powszechnym usprawiedliwieniem jest na przykład, mogą powiedzieć, o, zaspałem. Albo zapomniałem. U nas to jest w ogóle nie do przyjęcia, nie? Jak w ogóle można w ogóle się tak usprawiedliwić, że powiedzieć, zapomniałem, nie? Albo zaspałem. U nas w ogóle by się do przyszłego głowy nie przyszło, jest, nie? Jest, że tak powiem, przyzwolenie i zrozumienie na to, że każdy może popełniać jakieś błędy, ale jakbyś przychodził codziennie, że zaspałeś. No to nie, to wiadomo, to są jakieś kary, nie? No. Natomiast tak jak mówię, to po prostu to mnie zdziwiło, że można po prostu powiedzieć pracodawcy, jak się spóźniłeś, powiedzieć, że zapomniałem albo zaspałem, nie? I to jest takie, no okej, dobra. Czyli po prostu możemy mówić prawdę. No. Nie trzeba kłamać. No i dzięki temu mniejszy stres, tak, nie? Tak, że możesz się przyznać do błędu. No o tym śnie tak drążę i drążę, bo to jest też jeden z kolejnych odcinków, który będę nagrywał. Nie za miesiąc, tylko za 2 miesiące, ale o tym śnie chcę bardzo dużo mówić, dlatego też byłem ciekawy.
nie? Bo według WHO na przykład praca zmianowa, a tam można powiedzieć, że jest coś takiego jak praca zmianowa, no bo jak jedni pracują w dzień, to tam w nocy, tam pamiętam, do 4-5 rano jeszcze też możesz ciepłe jedzenie na ulicy dostać. Tak. To praca zmianowa jest jednym z większych czynników, które predysponują cię do choroby nowotworowej. Wiesz co, no tak, no na pewno praca, wiesz, no od tego jest dzień, żeby być aktywnym, a noc, żeby spać, prawda? I naturalny rytm ciała. Natomiast no, też przyznam, że nie spotkałem się z jakimiś badaniami, które by udowadniały. No nie wiem, no myślę, że ta część ludzi, którzy no, ale tak jak powiedziałeś, no duże miasta nie śpią praktycznie. Są ludzie, którzy otwierają. W soboty są w ogóle restauracje, które są otwierane o 2 w nocy dla tych, którzy wychodzą z klubów, nie? No. Na 2-3 no, godziny. Na 2-3 godziny, także tylko jest. W Polsce idziesz na kepsa, tak? Tak. A tam idziesz na, nie wiem, pataja. Nie wiem, pataja, czy jakieś szaszłyki, czy na jakieś rosołki, no, takie, czy no. Jakieś rosoły na ulicy. Jak na weselu rosołek. Dokładnie. O 12. A powiedz mi, jak wygląda opieka zdrowotna w Tajlandii? Tam są szpitale, tak, że jest opieka bezpłatna, czy płatna? Jest czy... opieka i płatna, i bezpłatna, natomiast idzie generalnie w stronę bardziej płatnej. Natomiast jest bardzo dobrze rozbudowany system opieki prywatnej. Nie ma takiej sytuacji i ludzie sobie mają... Jest ubezpieczenie państwowe. Z każdej pensji jest ściągane chyba 80 zł co miesiąc. I to ojej, ja wyprowadzam. I to jest rządowe i to są na te szpitale rządowe. I ta pula jest też jakby gromadzona, masz konto. Czyli ja gdybym na przykład, bo ja to też płacę, gdybym na przykład jutro powiedział, że wracam do Polski, to te pieniądze, które są tam, ja je mogę wyciągnąć, mogę zabrać ze sobą. No to super. I co roku są takie właśnie, jest taki pakiet właśnie badań dentystycznych i tak dalej. Możemy się śmiać z tego lub płakać przez śmiech, przez łzy, to może być u nas. Wkładamy do tego worka i nie możesz tego zabrać niestety. Ja. Wiesz, jest, jak jest. Nie? Jedna sprawa, a druga sprawa, w Polsce i tak ludzie idą prywatnie i płacą. Tak. No. Natomiast tam masz tą podstawową, najniższą, to jest niższa stawka i idziesz do szpitali rządowych. Natomiast większość ludzi, czy w ogóle pracodawcy, oprócz tego wykupują prywatne ubezpieczenie swoim pracownikom. Nie takie pakiety, no u nas też to pakiety, jest. Pakiety, tak. To jest normą, nie? I po prostu i w tym pakiecie masz, nie wiem, w zależności jaki pakiet jest, załóżmy 300 zł za dzień, za łóżko w szpitalu, prawda? No. I ludzie sobie po prostu te pieniądze, które są w stanie odłożyć, bo są niższe składki te jakby narzucone i niższe podatki, mogą zainwestować w prywatne ubezpieczenie i masz do wyboru szpitale prywatne. Od takich, załóżmy porównując do hoteli, jak hotel jednogwiazdkowy, do szpitala, który oferuje usługę 5-gwiazdkową. I tam faktycznie lekarze są najlepsi, załóżmy, którzy pokończyli studia w Stanach Zjednoczonych. A właśnie, bo też chciałem o to pytać, czy wszyscy się kształcą tutaj, czy wyjeżdżają? Bardzo dużo. Na przykład w Poznaniu dużo zobaczysz też Azjatów na Uniwersytecie Medycznym, którzy się kształcą. Nie wiem, czy to wynika z tego, że być może na przykład jest tańsze szkolenie u nas, czy być może jest wyższy poziom tego szkolenia. Generalnie utarło się tak, czy w ogóle, myślę, że jest wyższy poziom. Generalnie jeśli rodzinę stać, to wysyłają dzieci najlepiej na studia za granicę. Czy studia medyczne w Stanach, także czy w innym kraju. Tutaj wiem, że w Poznaniu na Uniwersytecie Medycznym mój znajomy właśnie jest profesorem, który opiekuje się grupami międzynarodowymi. Co roku, tak muszę go zareklamować, bo on dostaje co roku dostaje nagrodę od studentów tych zagranicznych, że jest najlepszym prowadzącym. To tak. Już powiedz, kto to jest. Bo doktor czy profesor Dariusz Iżycki. Okej, okay. Dobrze wiedzieć. Jest onkologiem. Aha. Także bardzo, bardzo go polecam. Ale on też sporo spędził ileś czasu w Stanach, tutaj wrócił. Natomiast i są studenci właśnie, Polacy, jest coraz więcej Tajów przyjeżdżających na edukację do Polski też, nie tylko na... Właśnie z tego, co słyszałem, to właśnie jeśli chodzi o te studia medyczne, to Poznań jest popularny. I dlaczego? Polska też nie jest taka droga, myślę. Na pewno stawki są... Na pewno stawki są niższe niż w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, a uważam, że chyba nadal polskie kształcenie lekarzy jest na dobrym poziomie. Natomiast ja spotkałem tam, raz czy dwa razy spotkałem Polaków, którzy tam na staż pojechali. Mieli staż, czyli lekarze na stażu tam. I na przykład powiedzieli mi tak, że tam z racji tego, że jest mniej lekarzy, że jest niedobór lekarzy, lekarze są szybciej dopuszczeni do pacjenta.
Po prostu nie tak jak w Polsce, że jesteś trzeci czy czwarty w szeregu i jak jest obchód, to nie wiadomo, czy po prostu masz, to tylko obserwujesz, prawda? A tam, że no, ci lekarze są wcześniej dopuszczani. Z konieczności tak naprawdę, nie? Tak, natomiast myślę, że poziom kształcenia tutaj jest wyższy. A fizjoterapia? Fizjoterapia, słuchajcie, uważam, że tam przeciętny polski fizjoterapeuta powinien pracować, spokojnie by nam na uniwersytecie pracował. Aha. Ze swoimi certyfikatami, wykształceniem dodatkowym takim właśnie, jak Polacy tutaj my kończymy studia. Tak, bardzo dużo uczymy po studiach. Słuchaj, tyle co fizjoterapeuci czy masażyści, jak się niesamowicie rozwijają w Polsce, to naprawdę jest wielki szacunek. Tak powinno być. Natomiast tam jest fizjoterapeuta? Tak są fizjoterapeuci, natomiast tamten poziom to jest na poziomie podstawowych, jakieś osteopatia nie ma tkanek głębokich nie ma. Po prostu podstawowe rzeczy takie jak, nie wiem, 30 lat temu było w Polsce uczone, nie? Ale fizjoterapeuci są w szpitalach, czy mają na przykład gabinety prywatne? Są w szpitalach, jest mało gabinetów prywatnych, jest mało fizjoterapeutów, bo tą funkcję w pewnym sensie leczenia ruchem przejmuje masaż tajski. Aha, no tak. Więc generalnie tych fizjoterapeutów jest mało. Ale i poziom nie jest najwyższy, tak. No, ale Tajowie wiedzą, co to jest fizjoterapia, czy po prostu bardzo są przywiązani do medycyny tajskiej, do masażu? Wiedzą, ale prędzej pójdą do medycyny tajskiej, na medycynę tajską. To jest jedna sprawa, a druga sprawa odnośnie tych leków, o których mówiliśmy. Tam generalnie funkcje lekarzy pełnią farmaceuci. Po prostu tam można kupić leki bez recepty, które są na receptę. No, u nas też czasami tak pełnią, tylko że mogą sprzedać tylko to, co jest bez recepty. Jest po prostu powszechne, że jak ktoś jest chory, to nawet nie idą do lekarza, idą do farmaceutów. I farmaceuci mówi, weź to. Ale farmaceuci to są też osoby wykształceni. Tak, wykształceni. No to jeszcze. Także to jest takie specyficzne właśnie, że ludzie prędzej idą do farmaceuty. I nie mówisz, że to jest dobre, bo jest dużo leków, które można kupić, są na recepty, a tam po prostu dostaniesz bez żadnego problemu. Nie reklamuj tutaj, bo zaraz, wiesz, będzie. I to też powoduje, że dużo... Polaków, i wyjadą. I to też powoduje, że dużo ludzi, na przykład są ludzie uzależnieni od jakich leków, od leków przeciwbólowych, nie? Które są tutaj na receptę. Tak. I jadą tam i się zaopatrują. No, w sensie nie patrzę daleko właśnie parę dni temu Marta, którą poznałeś, rozmawiała z panią, ona nie wiem, czy była albo psychiatrą, albo psychologiem, która przyjmuje pacjentów z różnych powodów, gdzieś tam psychicznie, emocjonalnych, a od 2 lat leci na Xanaxie na przykład, bo nie może zasypiać, nie? Także też pewnie już forma uzależnienia, nie? No mamy z tym problem, mamy problem z tymi lekami jednak i jest ich za dużo, za łatwo są dostępne, albo po prostu jesteśmy za leniwi i nie chcemy zmienić. Myślę, że to już weszło, jakby stało się taką częścią, nie powiem częścią kultury, taki zwyczaj się wprowadził, że jak coś jesteś chory, to od razu idziesz na ten, od razu idziesz ten do apteki, kupujesz sobie lek. Jak cię boli głowa, to najpierw pójdziesz do apteki, a nie do lekarza. Nie? A wiesz, czasem wystarczy więcej wody pić. Jednym z najczęstszych powodów bólu głowy jest po prostu jest niski poziom nawodnienia. Tak, to jest jedno z moich pytań. Wystarczy częściej pić po prostu. Tak. Wodę. Częściej pić wodę oczywiście, nie? Czy rzeczy, czy płyny, które się nawadniają, a nie odwadniają. A powiedz mi jeszcze, bo mówiliśmy sobie o tych babcinnych sposobach, mówiliśmy sobie o tym, że jest ta taka prorodzinna tradycja, że się tak rodzice masują dzieci. Tak, ja kojarzę to, jak poznawałem Ajurwedę, że tam przede wszystkim jest ta tradycja, bardzo mocno się jest ta tradycja przede wszystkim masażu głowy, że tam nie tylko rodzice dzieci, ale dzieci rodziców też masują, że wiesz, raz zwiększa bliskość tych osób, zwiększa te więzy prorodzinne. Tak. Czy możemy zatem powiedzieć, że każdy Taj potrafi masować? Teoretycznie możemy powiedzieć, że tak. Natomiast właśnie masaż pełni tą funkcję zaciśnienia więzi takich rodzinnych. Są domy wielopokoleniowe, czy rodziny wielopokoleniowe, które się po prostu trzymają razem. I stąd na przykład jest ta, teraz już ten styl masażu zanikł, no bo dzieci nie mogą wykonywać, po prostu, że się chodzi po kimś, prawda? No to się wzięło prostu, no wiadomo, są różnice wagi, ale dzieci to zrobią lepiej, no bo... Bo to jest tylko te 40 kilo, 30, a nie 60, nie? Krzywdy ci nie zrobią tak naprawdę. Krzywdy ci nie zrobią, więc... Chodzenie po kimś jest mega przyjemne, nie? Tylko pod warunkiem, że nie ważysz 100 kilo. Że nie ma różnicy... tak. Że nie ma różnicy wagowej. Także tak mówię, masaż
no jest powszechny, nie? I tak mówię, ludzie chodzą na masaż nie wtedy, jak już jest za późno. Taka grupa też jest, ale generalnie jest to wielu ludzi po prostu chodzi regularnie. No a powiedz mi w takim razie, jeśli już od najmłodszych lat są te więzy rodzinne, jest ten masaż i tak dalej, to jak to wygląda? Inaczej zadam pytanie. Bodajże społeczeństwo japońskie jest takim społeczeństwem, które jest bardzo oziębłe do siebie. Tam nie okazuje się uczuć miłości i tak dalej. Czy Tajowie są w tym przypadku inni, czy tam... O, zdecydowanie inni. To są południowcy, więc zupełnie inne podejście. Chińczycy też to mają, że nie taka jakby maska. Nie okazuje się uczuć. No, jest to uznawane za jakąś oznakę słabości. Natomiast w Tajlandii oznaką słabości jest na przykład to, że się nie uśmiecha, że nie jesteś na luzie, nie? No tam się wszyscy uśmiechają, bez względu na to, czy mają przypięty ten uśmiech, ale niech nawet mają przypięty, po prostu w ogóle zrobiono badania i okazało się, że wystarczy, że ktoś trzyma ołówek w ustach i rozciąga to kąty ust i się po prostu jest w innym nastroju. Aha. Fizycznie po prostu rozciągnięcie nawet powoduje. Ale jak patrzę uśmiechniętego, to też jesteś w innym nastroju. No są tak zwane neurony lustrzane po prostu, które są bardzo ważne w wieku dzieci, że się uczymy różnych emocji, nawet... Jak ty się uśmiechasz, to ja się o to też nie uśmiechnę, nie? Nie, no to jest taka, wiesz, i nawet jak to jest domina. I nawet jak to jest maska, to niech będzie, ale to rozładowuje wiele sytuacji takich potencjalnie konfliktowych. To też jakbym mógł porównać dwa społeczeństwa, to rzeczywiście tego nam czasami brakuje. Właśnie tego uśmiechu po prostu na co dzień. I czasami jak się uśmiechasz w Polsce do kogoś bez powodu na ulicy, to czasami na ciebie patrzą jak na... Albo tak, że masz jakiś podtekst, albo że masz problem, tak, nie? Tak, ja ci jeszcze podam taki przykład. Gdzieś kiedyś byłem, jak jeszcze mieszkałem w Warszawie, idę sobie po jakiejś galerii akurat handlowej i jakiś koleś tam z daleka już się do mnie uśmiecha, a ja się też do niego uśmiecham i on do mnie podchodzi, zaczyna ze mną gadać, taki bardzo zangielszczony już polski. I mówi do mnie, kurczę, jak super, że się do mnie uśmiechasz, bo ja tu chodzę i w ogóle ludzie tacy smutni troszeczkę. I to było, się okazało, że to był Polak, który niedawno dopiero wrócił z Australii i mówi, że dla niego to jest normalne, że tam po prostu się uśmiechamy, rozmawiamy z obcymi na ulicy, od tak po prostu zatrzymuje się, co słychać, gdzie idziesz i zaraz się drogi rozchodzą i po prostu idą dalej. Nie? I mówi, że kurczę, ty jesteś taki normalny, nie? I krótko po tym w ogóle jak poszedłem gdzieś dalej, widzę, że on tam mówi, że czeka na kogoś, tam chyba żona czy ktoś był w sklepie i mu się nudzi. No i odchodził ode mnie, już patrzyłem, że idzie się tam uśmiechał do kogoś innego, jeszcze podchodził, zagadywał. Normalny człowiek, nie jakiś psychiczny, nie? Dwie historie mi przychodzą do głowy. Pierwsza, którą spotkałem wczoraj, byłem w sklepie i taka starsza pani, i to było bardzo, bardzo mi się spodobało. Ekspedient był po prostu miły. Mm-hmm. I ona po prostu do niego bardzo dziękuję, że pan się uśmiecha, że pan jest taki miły, nie? Mm-hmm. Po prostu ludzie... Brakuje im tego. Brakuje ludziom i po prostu i doceniają to, prawda, że ktoś się uśmiecha. Starsze osoby są bardziej takie właśnie, może już się bardzo nie przejmują i mówią wprost, prawda? Jak fajnie, że pan się uśmiecha i tak dalej. To jest jedna sytuacja. A druga sytuacja odnośnie Australii. I to jest chyba autentyczna sytuacja, bo było... Właśnie Australia słynie zawsze jest w tej piątce, załóżmy, najszczęśliwszych krajów do życia. Tak. Nie? Się żyje najlepiej. To są ludzie najbardziej właśnie szczęśliwi, zadowoleni z życia. I był Polak, który mieszkał w tej Australii i właśnie mu brakowało tego po prostu, że wszyscy się uśmiechają, nie? I czegoś mu brakowało po prostu. Wszyscy tacy zadowoleni, polskim zwyczajem, to o co chodzi? Zawsze jest tacy uśmiechnięci, na pewno sztuczne, wiesz, nienaturalne, nie? I tego mu brakowało. I słuchaj, kiedyś idzie, mówi ulicą i patrzy, idzie gość sprzeciwka, nos na kwintę, wiesz, twarz, wiesz, głowę. To nie może, to ktoś musi być, to nie może być Australijczyk, nie? I tam, hi, how are you, skąd jesteś, z Polski, nie? I mówi, o, nareszcie. Mówi, poszli do parku, kupili wino i przez 3 godziny narzekali. To był jeden z najlepszych, z jego najlepszych wieczorów, taki, wiesz, nareszcie mógł odreagować, nie? Tak już wrzucając kolejną dygresję, to... Czy to jest anegdota, ale w pewnym sensie myślę, że oddaje takie nasze, że lubimy ponarzekać, nie? Wrzucając kolejną dygresję, to w Australii nie mógłbym być szczęśliwy przy tej ilości pająków i węży, która tam jest... Tak, masz fobię? Masz fobię? Nie mam fobii, ale nie jest to mój ulubiony zwierzak, że tak powiem. No ale w miastach to pewnie jest. No wiem, żartuję sobie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz a propos, no bo mówiłeś, że masz żonę Tajkę, tak? Tak.
bardzo ważnym aspektem zdrowia w życiu każdego mężczyzny jest teściowa. Tak, tam nie ma żartów. Tam nie ma żartów typu ile zębów powinna mieć teściowa, albo jaka jest ta najlepsza odległość, jak daleko teściowa powinna być od domu i tego typu. Nie, 2 metry nie pod ziemią, nie? Tak. Nie jak ma, daleko. Nie ma tego typu żartów. Tak mówię, generalnie... Znaczy nie ma żartów, bo po prostu nie ma podłoży do tych żartów, tam nie ma problemów z teściowymi, tak jak... Znaczy generalnie, tak mówię... Jak jeszcze... się zaakceptowali teściowie? O, może najpierw... Słuchaj, nie miałem żadnych problemów z akceptacją, nie spotykam się często z teściową, ale nie dlatego, że się nie lubimy, po prostu tak się składa. I natomiast o, kto może narzekać? Narzekają tajki... bo często, zwłaszcza synowie, ci najmłodsi synowie z rodzin z korzeniami chińskimi, są takim oczkiem w głowie matek. I wtedy, jak kobieta wrzeni się w taki związek, to faktycznie jest pod taką matroną, matroną po prostu. I tu w tym sensie są żarty, ale nie ze strony facetów, tak jak mówię, tylko ze strony kobiet, nie? W takim wyjątkowym przypadku. Natomiast nie spotkałem się, nie. Takiej kulturowej przepaści, czy... Nie, i to jeszcze wynika z szacunku dla starszych, także jak ktoś jest starszy, to ma szacunek, więc matka będzie mieć szacunek. Także nie będzie jakichś kłótni takich, chociaż są różne sytuacje, się spotkałem, że nawet nie wiem, że w jednym łóżku śpią w 3 osoby, nie? Ale to znaczy, bo matka nie chciała, żeby mieli dzieci, nie? No. Żeby było więcej dzieci. O kurde. Ale to jest taki wyjątek, który... Tak. Po prostu taka sytuacja, które się mogą zdarzyć wszędzie, nie? No, w sumie tak, nie? Że czynnik ludzki zawsze wchodzi w grę. Natomiast i jeszcze właśnie tak mówię, nie miałem problemów z teściową, z teściami, byłem zaakceptowany, jestem zaakceptowany i nawet tu taka ciekawostka, ci, którzy znają Thailand, to wiedzą, że jest ten zwyczaj po prostu przekazywania mężczyzny, jeśli bierze ślub, to musi przekazać czy dać rodzicom, nazwijmy to rekompensatę finansową, bo to dawniej było tak, że jak się brało córkę, no to brało się ręce po prostu do pracy, które tam nie mogły już pomagać, trzeba było to jakoś zrekompensować i też okazać szacunek w formie jakiejś finansowej, natomiast w moim przypadku to nie było w ogóle, nie było takiego w ogóle tematu. No te zwyczaje się zmieniają, z normalnej rodziny żonę, z klasy średniej, powyżej klasy średniej i nie ma jakichś takich, nikt na mnie nie patrzy jak na bankomat. Kolejny powód, który, że tak powiem, nie stresuje Tajów, tak jak u nas. Czasami się stresujemy rzeczywiście tymi teściami teściowymi, ale wiadomo, że to można generalizować. Skąd się te kawały wzięły? Dokładnie, nie? Być może w tym właśnie, być może jest jakaś prawda. Jakbyś miał powiedzieć, na dwojako zadam to pytanie. To ty masz teściową, to możesz powiedzieć więcej, czy te kawały są prawdziwe, czy nie w Polsce. Ale nie mogę narzekać. Jak zawsze są jakieś sytuacje, gdzie wynika to tak naprawdę z tego, że pewne osoby mają swoje przyzwyczajenia i nie zawsze się da te przyzwyczajenia zmienić. Jeśli ktoś ma inne przyzwyczajenia, to po prostu trzeba się dogadać i dotrzeć, albo czasami sobie nie wchodzi w drogę. Ja w każdym razie mogę powiedzieć, że nie mam co narzekać na teściową i na teścia. Super. Tak, my byśmy byli idealni, a wszyscy byli... Tak, dokładnie. To każdy o sobie myśli, że jest najlepszy. Najlepszy, dokładnie. A powiedz mi teraz, jakbyś miał tak powiedzieć, czego ci najbardziej w Polsce brakuje z Tajlandii, albo czego ci najbardziej w Tajlandii brakuje z Polski? Jakbyś miał w sobie po jednej, dwóch, trzech rzeczy zabrać. Tak. Nie mówię, że rzeczy, wiesz, ogólnie możesz powiedzieć z każdego poziomu, jakbyś miał sobie coś. Słuchajcie, jedna rzecz, która... czego mi brakuje tam z Polski? Słuchajcie, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, niesamowicie podniósł się standard i takie ogólnie normy, jak na przykład dla niepełnosprawnych, windy, chodniki, autobusy, w Polsce. To tego tam nie ma, nie? I uważam, że dopóki jesteśmy pewnie w Unii Europejskiej i dopóki nie wybuchnie jakaś wojna odpukać, to poniżej tych standardów Polska nie zejdzie. I to po prostu jest super. Albo będą się nawet zwiększać te standardy. I tego nie ma tam i tego mi brakuje. Takich właśnie tych standardów, takich, które są już normą tutaj, a tam nie są. A co by ci w Polsce brakowało z Tajlandii? Brakowało tego właśnie mniej przetworzonego jedzenia,
i słońca przez cały rok. No ale jesteśmy w takiej... Czy nasz klimat ma też urok, ale na przykład jak nie ma... Jak... Na nartach nie pojeździsz w Tajlandii chyba, co? I nie tęsknię. No, to... Na wodnych jedynie, nie? ale nie tęsknię. Właśnie tęsknię do Polski tych takich jesiennych, krótkich dni i małej ilości słońca. I tego, gdybym mógł to przenieść, to jest, no to taka prozaiczna rzecz. Natomiast i tak mówię, może mniej tego... Wiesz, na pewno w Polsce też idziesz do sklepu i możesz kupić wszystko, co jest, tylko są ceny inne, prawda? Mniej tego przetworzonego jedzenia... Więcej uśmiechu na co dzień. Tajskiego w Polsce. Ale to są, że tak powiem, marzenia pewnie nierealne. No i szybko się wie. To zmieni. Słuchaj, jeszcze mam tutaj przy sobie dwie twoje książki. Może parę słów powiesz o każdej z nich. Nie wszyscy być może wiedzą, co napisałeś. Pierwsza książka, która... Albo zaczniemy od tej pierwszej, bardziej takiej, można powiedzieć, prozdrowotnej. Czyli napisałeś książkę Masaż tajski między jogą a fizjoterapią. No bo zajmujesz się masażem tajskim, jesteś z wykształcenia fizjoterapeutą. Masaż tajski, mówi się, że to jest też masaż, jest to taka forma jogi, tylko przy udziale jeszcze drugiej osoby. Tak, tak się mówi, joga dla leniwych, ale teraz się to zmienia. Dlaczego ją w ogóle napisałeś i co w niej możesz... Słuchaj, ta czerwona książka o masażu tajskim, to było pożegnanie z zawodem. Ja już byłem przekonany, że już się nie będę zajmował niczym związanym z medycyną. I to było takie pożegnanie, po prostu powiedzenie sobie, dobrze, zostałem wykształcony, to jeszcze... Bo na początku uczyłem się tych wszystkich... Spuścizna po tobie jeszcze... Tak, uczyłem się tych wszystkich technik, dlatego że chciałem wrócić do Polski i to tutaj z tym działać. Natomiast przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że chyba do Polski nie wrócę i to po prostu cała ta moja wiedza gdzieś tam przepadnie. I stwierdziłem, że napiszę po prostu koniec, to będzie taką książkę, to będzie takie, zakończyłem zdanie, po prostu zdanie typu jestem fizjoterapeutą z kropką, z książką. Natomiast wraz z zainteresowaniem w ogóle Polski i Tajlandią, jakby po prostu samo ten masaż tajski po prostu sam do mnie przyszedł, prawda? Że jest zainteresowanie i to po prostu urosło. I natomiast druga książka, druga i bardzo dobrze się rozwija. Teraz kursy, teraz chodzi o kursy. Ale jeszcze zostaniemy przy tej masaż tajski między jogą a fizjoterapią. Co mi się bardzo podoba właśnie i co powiedziałeś, pierwsze słowa twoje w piątek, że masaż tajski ewoluuje. Nie? I fajnie, że idziesz jakby też za tym rozwojem tego masażu i też patrzysz na niego jako fizjoterapeuta. Nie robiłem jakiegoś researchu mega na naszym rynku polskim, ale nie wiem, czy jest jakiś fizjoterapeuta w Polsce, który skończył szkołę WATPO, którą ty kończyłeś, tradycyjną szkołę. Tam tylko nadal mogą się uczyć osoby, które znają język tajski, czy już się to zmieniło? Już się zmieniło. Są kursy dla obcokrajowców, natomiast ja się cały czas dokształcam. Ja teraz w zimie byłem na północy Tajlandii, gdzie poznawałem kolejne inne ciekawe techniki. Także ja cały czas poznaję nowe rzeczy. Natomiast ja patrzę na masaż tajski z punktu widzenia fizjoterapii. I dla mnie na przykład istotna jest diagnostyka. I śmiało możecie, i przecież mamy w Polsce, są różne testy mięśniowe, można je spokojnie zastosować i to, co wcześniej mówiliśmy, po co daną technikę mamy stosować. Także masaż tajski ma dużo, jest bardzo duży wachlarz technik, które są jak najbardziej skuteczne i są podobne, czy nawet identyczne do technik, które się na przykład w osteopatii stosuje, czy w terapii manualnej. I ja patrzę na ten właśnie, na masaż tajski z punktu widzenia właśnie tej naszej medycyny zachodniej i mam nadzieję, teraz w przeciągu roku chcę stworzyć, nazwijmy to modern Thai massage, czyli taki nowoczesny masaż tajski. Mam nadzieję, że nie zostanę deportowany z Tajlandii z tego powodu, ale wiele rzeczy mi się wydaje bardziej logicznych, na przykład, żeby nie zaczynać od stóp. Masażu tajskiego, tylko zaczynać go na przykład od odcinka szyjnego, żeby rozluźnić po prostu ciało, zaczynając od odcinka szyjnego i potem po prostu iść dystalnie, a nie od stóp, tak jak było tradycyjnie, jak się w masażu tajskim. Ale to jest kwestia zawsze pytanie po co. No jeśli właśnie, no jeśli właśnie. Mamy czas na relaksacyjny masaż półtorej godziny, czy godziny, zaczynamy od stóp, bo i tak przemasujemy całość. Ale to wszystko zależy po co. Kiedyś uczyłem, szkolenie jest nadal w naszej ofercie, tylko po prostu ja już go nie uczę. Stworzyłem też takie szkolenie, które kiedyś roboczo nazywałem Relax and Therapy i tak już zostało. I tam rzeczywiście też ja z kolei szyję i twarz zostawiałem sobie na koniec, ale przede wszystkim dlatego, że w
wtedy, jak pracowałem, najwięcej pacjentów zgłaszało się z problemami napięciowymi, przede wszystkim odcinka lędźwiowego, nóg, tak? Nogi to jest po prostu czasami straszna, że tak powiem, brzydko patola u osób, nie? Że nie ma po prostu zakresu, te miednice, nogi są sztywne i dlatego pracowałem właśnie głównie najpierw nogi i plecy, żeby uwolnić te kluczowe napięcia, a ta szyja, głowa, chociaż szyja i kark też jest tutaj, no to ten, wychodzi z ale była taką wisienką na torcie czasami, tak. Nie? I widziałem, że jak zostawiam sobie to, co jest najprzyjemniejsze dla pacjenta w odczuciu w ciele, tak. Usuwam te kluczowe napięcia, a zostawiam sobie to, co najważniejsze, to ten koniec masażu to był po prostu taki błogi, że ludzie po prostu wpadali w głęboki sen. Można to pogodzić, zrobić szyję, potem całość, a na końcu twarz. No właśnie, no wszystko zależy od tego, z jakim problemem człowiek przychodzi. Po co? Wszystko, to jest dokładnie to, co podkreślam ludziom na kursach. Zawsze jest pytanie, po co coś wykonujemy? Po co? Czy to ma sens? Czy to tylko chcemy po prostu odfajkować? Wszystko po prostu po co? I pokazuje właśnie, że może być podejście i takie typowo azjatyckie, w jakimś określonym przypadku, a w innych przypadkach trzeba by było coś wykombinować. Dzisiaj miałem pacjentkę właśnie, z którą zrobiłem terapię, bo było parę rzeczy do zrobienia, ale generalnie wniosek był taki, że proszę pani, ja pani nie jestem teraz potrzebny. Proszę zrobić to i to, dwa główne zalecenia i za miesiąc proszę się ze mną skontaktować i powiedzieć, jak pani idzie. I wiesz co, i to jest fajne, bo to jest odwaga i uczciwość w stosunku do pacjentów, nie? No. Bo można powiedzieć, zapraszam za tydzień. Dokładnie, i co tydzień ja sobie nabijać kabonę tak zwaną. Ale myślę, że na dłuższą metę to nie będzie działać, nie? Po prostu myślę, że ludzie docenią taką uczciwość, prawda? Powiedzieć wprost, pani w tym momencie mnie nie potrzebuje i tyle. Ja mogę zadzwonić, żeby panią zmotywować ewentualnie, a nie... Skonsultować tak, nawet, czy skonsultować. Przez telefon pogadać, jak idzie i dokładnie. Nic osiągnęła, bo sobie założyliśmy pewne rzeczy, które chciałbym, żeby ona osiągnęła. No to jest właśnie, jeśli będzie potrzeba, to się spotkamy. No dokładnie, także to... Bardzo, bardzo to doceniam, taką właśnie uczciwość w stosunku do pacjenta. Dobra, ale jeszcze, żeby tutaj dobić do tej drugiej książki, bo się tu rozgadaliśmy, dużo mówiliśmy w ogóle o tajskim uśmiechu i tytuł drugiej książki to właśnie Co kryje tajski uśmiech? I co kryje ta książka, jakbyś mógł powiedzieć? Ja pamiętam, o ile dobrze pamiętam, ty się bałeś wydać tą książkę? Tak. Z tego, jak będzie odbiór, czy cię tam król nie deportuje z Tajlandii? Tak, bo to było, ja wtedy wyjeżdżałem z Tajlandii po raz drugi na zawsze. Więc napisałem taką książkę, że tak powiem, było więc takich jednoznacznych stwierdzeń i było kilka takich, poruszałem tematy polityczne i te związane z królem, a w Tajlandii nie mówi się nic negatywnego o królu. Na przykład napisałem takie zdanie, że co jest prawdą, że według magazynu Forbes co roku, bo magazyn Forbes publikuje listę zawsze najbogatszych, nie wiem, ludzi najbogatszych, na świecie, głów świata i tak dalej. I tajski król był zawsze w trójce, jeśli nie był pierwszy. A o tym się generalnie nie mówi w Tajlandii, że jest najbogatszym monarchą świata. W kraju, gdzie generalnie się uważa, że kraj, że król wszystko robi dla ludzi, dla ludu i po prostu i się poświęca. Więc na przykład było takie stwierdzenie i stwierdziłem, że nie będę ryzykował, więc generalnie miałem wydawcę i wydawca, teraz niech pożałuje, ale wycofał się, powiedział, że książka nie ma tak zwanego pazura, a stwierdziłem, że mi ten pazur do niczego nie jest potrzebny, bo mogę trafić na całą listę. Została zmiękczona na takie, no przestałem, nie poruszałem tematów politycznych, nie poruszałem kwestii związanych, no tych takich najbardziej kontrowersyjnych, związanych z królem i tak dalej. Tak mówię, nie konfabulowałem, natomiast to mogło być inaczej po prostu odebrane. Natomiast ta książka teraz jest takim, można powiedzieć, dekoderem tajskiej kultury. Po prostu od religii, po stosunki damsko-męskie, jak szkolnictwo jest zorganizowane, jak jest zorganizowana służba zdrowia. Po prostu taki, jeśli ktoś chce jechać do Tajlandii i chce zobaczyć, chce wiedzieć, chce być przygotowany na przykład, dlaczego są zebry, prawda, składane w ofierze gdzieś tam przed jakimś domkiem duchów, a co to są w ogóle te takie domki takie, przed którymi się Tajowie modlą, no to wszystko tam jest po prostu wyjaśnione. No, Tajowie do tych domków kole wkładają też, nie? No to właśnie o tym mówię, dlaczego jest czerwona Fanta, dlaczego tu jest czerwona Fanta, a tu są zebry, a dlaczego Buddzie się ofiaruje kwiaty lotosu,
A tu na przykład, a jakieś, a przed innym tym właśnie domkiem duchów banany. I w ogóle skąd są te domki duchów, skoro to są buddyści, czy tam jest Budda w środku? Że nie, to nie są, to są domki duchów. Wszystko jest duchów. W książce. I wszystko jest dobra. W książce. A jakbyś, bo rozumiem, że nas tutaj ani król nie będzie słyszał, ani minister kultury jakiś, nie wiem, czy mają coś takiego jak Ministerstwo Kultury. No, jest ambasada coś w Polsce. Takiego... Czyli nie możemy nadal... Zależy, jakie będzie pytanie, zawsze mogę wybrać. Nie, no właśnie, chciałem, żebyś ty nam powiedział coś takiego kontrowersyjnego, co chciałeś zawrzeć w książce, a nie zawarłeś. No to już powiedziałem, O tym królu przede wszystkim, tak? Tak. No to dobra, no to mamy nadzieję, że wjedziesz do Polski, do Tajlandii z powrotem. Na pewno. Po tym wywiadzie na pewno, ja myślę, że więcej tutaj zareklamowałem Tajlandię niż po prostu, niż ją zniechęciłem ludziom. I mam nadzieję, że nie zboczyliśmy za bardzo z tych tematów zdrowotnych. No trochę o tym zdrowiu było. Ja się tak domyślałem, że porozmawiamy trochę pobocznie, ale myślę, że rozmowa była ciekawa. A jeszcze jedną rzecz, którą chciałem spytać, a o której zapomniałem spytać. Też takie można powiedzieć kwestie prozdrowotne. Jak wyjeżdżamy do Tajlandii, tak, to trzeba się przygotować zdrowotnie w jakiś sposób. Co powinienem mieć w apteczce albo... Szczepienia, prawda? Czy są potrzebne szczepienia? Oprócz tych standardowych szczepień, które się wykonuje w Polsce, typu tężec, żółtaczka, to oprócz tego nic specjalnie nie trzeba brać. Jeśli jedziesz, rozumiem, wiesz, turystycznie, dokładnie, jeśli nie jedziesz w środek puszczy. Nie? Tak, że będziesz tam przez dżunglę trekking robił przez tydzień. Natomiast jedynym takim z poważniejszych rzeczy to może być dur brzuszny. Przepraszam, nie dur brzuszny, tylko denga, tak, denga. W ale tym to sensie. Nawet jak jedziesz. To trzeba po prostu po lasach chodzić, nie wiadomo jak, żeby dengę jak złapać. Jak jadę sobie gdzieś tam właśnie banku. I to się bardzo rzadko zdarza. W sensie, co brać? Też się bardzo rzadko zdarza, że ktoś ma jakieś problemy żołądkowe, ale jakiś węgiel wziąć, prawda, wodę utlenioną, plastry, i krem przeciwsłoneczny, nie? No to jak było, to jest po prostu ważne. A jak wygląda ze smogiem w Tajlandii? Ze smogiem sobie Bangkok to jest generalnie porażka, nie? Są w ogóle, to są takie okresy czy pory roku, że jest zakaz WF-u na polu. Na powietrzu. Tak, ale to wynika, to jest głównie w okresie zimowym, nie tylko Bangkok, ale w ogóle cały kraj, bo jest zwyczaj wypalania pól ryżowych. I te po prostu, i ten dym się po prostu po całym kraju przemieszcza. Tajowie mówią, że to z Laosu jest, albo że z Chin. I to jest taką, można powiedzieć, zmorą w jakiejś określonej porze roku, tuż przed porą deszczową. A po co je wypalają? Tradycja? Czy... Tak jak była kiedyś tradycja w Polsce, że się wypalało łąki. I jest taka tradycja. Przecież to jest tak banalne do namierzenia, bo wiadomo, czyje to jest pole i można przywalić po prostu mandat. Natomiast to są już inne układy, tam po prostu na wsiach się ludzie znają. Tak, każdy na nikogo donosił, nie? Albo może, no i też politycy potrzebują głosów, prawda, radni i tak dalej. Także natomiast teraz to wszystko zwalane jest na Chiny i na Laos, nie? Na te sąsiednie kraje. I to jest, natomiast Bangkok, no to jest metropolia, 10-12 milionów ludzi, którzy... 15 czytałem, że aglomeracja, dokładnie. Wczoraj sobie googlowałem jeszcze, aglomeracja 15 milionów. I to jest ilość samochodów, spalin. Skuterów, no i niestety, no z racji, i po prostu widać nawet rano, jest taka po prostu warstwa smogu nad Bangkokiem. Także Bangkok pod tym względem nie jest, także to nie jest tak, że Tajlandia jest super zdrowa wszędzie. No nie na każdym poziomie. No, duże nie ma miejsc idealnych. No dokładnie, dokładnie. Oprócz ten, dobra, chciałem zażartować, a nie będę już żartował. Chciałem powiedzieć oprócz Radomia i Sosnowca, ale wiadomo, że wszędzie są plusy i minusy. Dobra, Piotrku, dziękuję Ci za rozmowę. Minęło, jak zawsze tutaj jak rozmawiam z ludźmi, jak chwila. Także jeśli ktoś będzie z naszych słuchaczy miał jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, w prywatnych wiadomościach. Piotra zawsze możemy podpytać tutaj. W kontekście tutaj tego, co my tutaj robimy, nie mówię o rozmowie, tylko o tym, że szkolisz u nas z masażu tajskiego, z tego tradycyjnego, z tego zaawansowanego, może już w przyszłym roku będzie ten modern. No już dzisiaj powiedzieli, że nie ma miejsc. No i bardzo dzisiaj dobrze. Miejsc, no, nie powiedzieli, wiedziałem, cieszy mnie ta informacja. Powiedzieli, że już nie ma miejsc na zaawansowany. Możecie obserwować naszą stronę, tak, szkoleniaurozaj.pl, aczkolwiek Piotr się pojawia najczęściej raz w roku, tylko właśnie w tym okresie tutaj wakacyjnym naszym, lipiec, sierpień. Ale mogę być dłużej, więc możemy zrobić... Tak. Być może w grudniu się pojawisz, ale na pewno za rok w sumie... Na pewno będę, chyba że jakaś pandemia znowu będzie, ale jak nic nie będzie, to za rok się na pewno widzimy, także...
jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy, a jak chcecie Piotra spotkać w Tajlandii, żeby też z wami pochodził po Bangkoku czy gdzieś indziej, też się może... Zapraszam, tak, zapraszam śmiało do kontaktu. Zostawimy w tak. opisie jakiś kontakt do ciebie. Dokładnie, macie, czy macie kogoś z rodziny, czy znajomych, że jadą, słuchajcie, niech się śmiało kontaktują ze mną. Co mogę, to po prostu to doradzę. No to chyba no. wszystko. Jak się pożegnamy? Jak się można po tajsku pożegnać? Można powiedzieć po tajsku kopkun kap, czyli podziękować, i sawadee kap, czyli do widzenia. To kopkun. Ja właśnie mówię. To ja właśnie chciałem powiedzieć to samo. Sawadee kap. Tak. No dobra, a do żoną zobaczenia. Rozmawiasz po tajsku czy po angielsku? Różnie, raz tak. Jak żona jest zdenerwowana, to mówi do mnie po tajsku. I ja też, jak jestem zdenerwowany, to mówię, przechodzę na polski. A po polsku umie coś już powiedzieć? Takie standardowe, jak się masz, dzień dobry. Była w Polsce dwa miesiące w zeszłym roku, więc... Nie takie pytałaś podstawowe... co tak często to słowo na K ludzie używają? No, zna to słowo bardzo dobrze. Pierwszy, którego się uczą obcokrajowcy. A też się zajmuje czymś związanym z masażem? Czy nie. Zupełnie nie, coś innego. Nie. Coś innego bardziej z jedzeniem. Czyli że tak powiem, ten masaż was... To nie było coś, co was tam Nie, zupełnie z innych branż jesteśmy. No dobra. No to widzimy się za rok też. Nie się widzimy jeszcze nadal. Tak. Za rok z żoną przyjedziesz? Zobaczymy. Zobaczymy. No dobra. Słuchaj, rzadki towar jest bardziej taki właśnie, wiesz, doceniany. Tak, doceniany. Słuchajcie, dziękujemy wam za uwagę. Naszym słuchaczom, widzom, zależy, czy nas oglądaliście, czy tylko słuchaliście, także polećcie nas, jeśli wam ta rozmowa się podobała lub poprzednie rozmowy o zdrowiu się podobały, to polećcie, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, włączajcie dzwoneczki i tak dalej. Będzie mi bardzo miło, jeśli w jakiś sposób pomożecie mi dotrzeć do większej ilości osób. No i jeszcze raz tobie dziękuję, Piotrze. Ja też tobie dziękuję i gratuluję tego, jak się niesamowicie rozwijasz, bo znamy się od ponad 10 lat i widzę twoją drogę zawodową, także gratuluję. I robię co możemy. Czy jak to się tam mówi? Robię co mogę. I to mówię do tego, że ci chcę kadzić, ale po prostu stwierdzam fakt. Widzę, jak się niesamowicie rozwijasz, także dziękuję. Ja też dziękuję. Że mamy okazję współpracować. I zobaczcie, nawet się nie zarumieniłem chyba, nie? W środku. Jesteś przyzwyczajony do takich komplementów. Nie dostaję tych komplementów, takich komplementów na co dzień. Także jest mi bardzo miło to usłyszeć. No więc kolejny raz jeszcze z wami żegnamy. Już ostatni raz. W przyszłym miesiącu czy w przyszłym odcinku mogę już wam zdradzić. Będę rozmawiał z dietetykiem klinicznym. W kolejnym jeszcze następnym odcinku po dietetyku klinicznym przygotuję sam już dla was rozmowę na temat właśnie roli snu. Także zapraszam. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia.